Arasaka była prawdziwym gigantem, jeśli chodzi o panowanie nad Night City. Dzięki swojej technologii zapisywania engramów i całemu Mikoshi byli kompletnie poza zasięgiem innych korporacji. Jednak pewnego dnia Militech stwierdził, że również chce mieć swoją technologię kalibru Soul Killera. Tak oto powstał projekt Sinosure, który był trzymany w tajemnicy przez wiele, wiele lat i w zasadzie mało się o nim mówi aż po dziś dzień. Czym jednak jest samo Sinosure poza tym, że musimy się tam udać do tamtejszego laboratorium w celu uratowania Songbird? Widzicie się, na co wpadli inżynierowie Militechu i jak mroczna jest to historia. Ale zacznijmy od samego początku. Gdy w 2013 roku za sprawą Alt Cunningham powstała pierwsza wersja Soul Killera Arasaki, Militech stwierdził, że musi mieć swoją rynkową kontrę. Taką, która działałaby na bardzo podobnej zasadzie, jednak z kompletnie innym przeznaczeniem. Tak oto inżynierowie wpadli na projekt Sinosure, który został wybudowany pod powierzchnią Pacyfiki, a dokładnie pod samym aktualnym Dogtown. Głównym założeniem działalności Sinosure było przechwytywanie dzikich sztucznych inteligencji z sieci i wykorzystywanie ich dla własnych korzyści. Plan był bardzo prosty: łapiesz dziką SI, zamykasz ją w środowisku, z którego nie ucieknie, i zmuszasz ją do wykonywania swoich poleceń. Jednym z pierwszych działających projektów był właśnie Cerberus, którego mamy przyjemność zobaczyć w jednym z endingów Phantom Liberty. Jest on niczym innym jak robotem sterowanym przez zamkniętą w środku sztuczną inteligencję zaprogramowaną tak, aby pomagała zarządzać środowiskiem Sinosure. Cerberus był i właściwie dalej jest cudem technologicznym, zdolnym działać w najtrudniejszych warunkach. Wszystkie wyprodukowane modele były wyposażone w potężne pancerze odporne na radioaktywność i środowiska elektryczne. Ponadto mimo swoich rozmiarów i wagi były w stanie poruszać się z niewiarygodną prędkością, ale to raczej wszyscy wiemy. Ale przykład Cerberusów pokazuje, że projekt Sinosure miał wielkie szanse się przebić. Pomysł naukowców wypalił i faktycznie dało się zmusić dzikie SI do wykonywania konkretnych poleceń. Jeśli przechodziliście ending Creed'a z dodatku Phantom Liberty, to zapewne natknęliście się na schematy strzelby Erebus i cyberdeku Kanto Mark 6. Są one niczym innym jak właśnie prototypami środowisk do zaimplementowania w nich dzikich SI. Bo przecież gdy wyciągniemy z Cerberusa jego komponent behawioralny i umieścimy go w którejś z tych broni, co jakiś czas będziemy mogli usłyszeć mroczny głos AI. Są to przepotężne bronie i aż strach pomyśleć, jakie inne pomysły wpadłyby do głowy inżynierom, gdyby projekt Sinosure nie został zamknięty. Niestety, ale projekt Sinosure nigdy finalnie nie ujrzał światła dziennego i bardzo dobrze. Od początku do końca cała działalność była trzymana w tajemnicy przed światem i gdyby choć malutka informacja wydostała się na zewnątrz, Militech byłby skończony. Dlaczego? Otóż w samym laboratorium Sinosure możemy znaleźć wiele starych drzask i wiadomości przedstawiających wydarzenia z tamtych lat. Militech zatrudniał do projektu Sinosure wielu potężnych netronerów, którzy przeczesywali sieć w poszukiwaniu dzikich SI. Niestety, ale siła, z jaką atakowały owe sztuczne inteligencje, była tak duża, że wielu hakerów straciło życie, a pozostali potracili zmysły. Jest wiele przesłanek o tym, że pomimo skarg i niepewności zgłaszanych przez pracowników, zarząd Militechu i tak dalej kazał netrunnerom przeszukiwać sieć. W skrócie, Sinosure miał ogromne możliwości, ale niestety wielu pracowników przypłaciło to swoim własnym życiem. Z tego też powodu projekt został zamknięty w 2017 roku i bardzo dobrze ukryty. Niestety, ale w 2022 roku miało miejsce zdarzenie zwane Data Crashem, kiedy to Rage Bartmos wypuścił w świat wirusy Rabbids, a sam przeniósł się do sieci. Skutkowało to zniszczeniem znanej dotychczas sieci i upadku wszystkich opierających się na niej systemów. Sieć nie była już bezpiecznym miejscem, ba, prawdziwy świat nie był już bezpiecznym miejscem z racji czyhających wszędzie wrogich sztucznych inteligencji. Zaradził temu dopiero Netwatch w latach 30. 40. XXI wieku, tworząc barierę oddzielającą nasz świat i sieć od niebezpiecznych cyberprzestrzeni. Bariera ta nosiła oczywiście nazwę Blackwall. Na wiele lat zapomniano o projekcie Sinosure i tym, co się tam wydarzyło. Aż do późnych lat 60. i wczesnych lat 70. XXI wieku, kiedy to grupa netrunnerów i inżynierów Militechu z powrotem udała się do wnętrza Sinosure. Wśród grupy hakerów znaleźli się m.in. Amery Cassell, Aurora Cassell oraz sama Songbird. Mieli oni za zadanie zbadać miejsce i być może nawet je zreaktywować. Niestety, ale było to o wiele cięższe niż 50 lat wcześniej, oczywiście za sprawą Blackwalla. Chociaż już wtedy operacje w Sinosure były piekielnie trudnym wyzwaniem. Teraz trzeba było dodatkowo przebić się przez grubą barierę, aby w ogóle myśleć o wyłapowaniu dzikich SI, a poza tym nie było wiadomo, jak owe sztuczne inteligencje zdołały przez ten czas ewoluować. Chociaż tak naprawdę stanowiło to zarówno obawę, jak i dodatkową pokusę. Bo fakt faktem, taką SI będzie o wiele ciężej schwytać, ale kiedy
kiedy już się tego dokona, będzie można ją wykorzystać do celów przewyższających ludzkie wyobrażenia. Reaktywacja Cynosure była najprawdopodobniej projektem, o którym mówiła Myers na terenie Orbital Air podczas ucieczki w Isomi na pokład promu kosmicznego. Prezydentka mówiła wtedy Reedowi, że informacje o tym projekcie, nad którym pracowała Songbird, nie mogą wypłynąć. I faktycznie ma to sens, bo jak już wspominałem wcześniej, w laboratoriach Cynosure działy się okropne rzeczy. I choć pierwsze działania w tamtym miejscu działy się za rządów prezydent Kress, tak reaktywacja Cynosure to już broszka Myers, bo przecież była ona bezpośrednio powiązana z Militechem jako jego dawna CEO. Reaktywacja Cynosure byłaby niemożliwa w takiej samej formie, jak projekt działał jeszcze 50 lat wcześniej. Wrogie SI nie były już w zasięgu ręki przez tę piekielną i potężną barierę. Właśnie, Blackwall. To on stał się celem numer jeden zreaktywowanego Cynosure. Załoga postanowiła oprzeć swoje działania na wykorzystywaniu mocy nie sztucznych inteligencji, ale samej bariery chroniącej świat przed wrogą cyberprzestrzenią, bo skoro była ona w stanie odpierać ataki przez tak długi czas, to oznaczało, że posiada równie wielkie pokłady mocy co dzikie SI, o ile nawet nie większe. Niestety, ale skoro panowanie nad zwykłymi SI 50 lat temu było wyzwaniem dla ludzkiego umysłu, to zapewne domyślacie się, jak tragiczne w skutkach musiało być operowanie w odmętach Blackwalla. A jeśli chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie konkretnie konsekwencje to oznaczało, choroba Songbird będzie tu idealnym przykładem. Quest poboczny z Bree i Dante, granym oczywiście przez Dawida Podsiadło, to opowiada nam nieco więcej do tej mrocznej historii. Po pierwsze, dziennikarka próbuje dostać się do bunkrów Militechu w celu wykradnięcia stamtąd danych, które mogłaby sprzedać Netwatchowi. Jednak gdy jesteśmy już na miejscu, okazuje się, że śledził nas agent Militechu Dante i raczej po dobroci nie odda nam żadnych danych. Ciekawostką jest natomiast to, że owe miejsce, w którym się znajdujemy, to właśnie część jednego ze skrzydeł Cynosure, a dokładnie skrzydło D. Ten wielki rdzeń centralny znajdował się akurat w skrzydle C. Dlatego też na komputerze możemy odtworzyć nagrania z dziennika inżynierów Militechu pracujących nad reaktywacją Cynosure. Wprawdzie spora ilość nagrań jest uszkodzona, ale to, co dało się odzyskać, pokazuje nam, że niestety, ale historia zatacza koło, a Militech nie uczy się na swoich błędach. Cezarowi w końcu udało się włamać do jednej z fortec danych i znalazł tam fragmenty antycznego kodu. Chyba broni. Teraz potrzebujemy SI do scalenia danych. Więc Lisa próbuje znaleźć wytrych w bramkach kodu Blackwalla. Co? A, tak. Dzień 39. Dzięki, Lisa. Otóż gdy oddział inżynierów i netrunnerów dotarł już do laboratorium, zaczęli oni swoje badania. Z każdym kolejnym dniem pojawiały się kolejne komplikacje, coraz większa liczba osób padała ofiarą skutków ubocznych surfowania po tak zaawansowanym środowisku, aż wreszcie około dnia 50 oddział musiał przerwać swoje badania i się wycofać. Najprawdopodobniej dlatego też, że w międzyczasie wybuchła wojna unifikacyjna i odgrzebanie sprawy Cynosure mogłoby narobić Militechowi tylko jeszcze więcej problemów. Jest też bardzo ciekawa sprawa łącząca Netwatch i Cynosure. Otóż wydawałoby się, że Militech chciałby trzymać swój projekt jak najdalej od twórców Blackwalla, ale wychodziłoby na to, że w jakiś sposób ze sobą współpracowali. Jeśli przyjrzymy się schematom Cerberusa, to choć na pierwszy rzut oka wyglądają one jak zwykły blueprint, tak w rogu jednej ze stron możemy zobaczyć niewielkie logo Netwatchu. Czy oznacza to, że Netwatch w jakiś sposób w tajemnicy pomagał Militechowi technologicznie, czy maczał palce jedynie przy Cerberusie? Dziwne, ale tak czy inaczej sprawa sięga głębiej niż nam się wydaje. W następnych latach pomniejsze oddziały dalej zapuszczały się w głąb Cynosure w różnych celach. Jedni poszukiwali pozostałości po zakonserwowanych sztucznych inteligencjach, inni szukali sposobu na bezpieczne reaktywowanie projektu, a jeszcze inni poszukiwali po prostu pozostawionych zaawansowanych technologii. Jedną z takich osób był oczywiście pułkownik Kurt Hansen, któremu udało się odkopać potężną matrycę neuralną ze sztuczną inteligencją na pokładzie. Nie wiadomo dokładnie, czy Hansen sam wpadł na trop tego urządzenia, czy być może dostał jakiś anonimowy cynk od Songbird, która sama chciała oczywiście wejść w jego posiadanie, ale nie miała do tego odpowiedniego pretekstu. Cóż, przynajmniej prawnie odpowiedniego i takiego, który Myers by zaakceptowała. Chociaż w sumie Cynosure było tuż pod nosem Hansena, więc bardzo prawdopodobne, iż sam się do tej matrycy dokopał. Jeśli by o tym pomyśleć, to całą podstawą fabularną dodatku Phantom Liberty jest właśnie projekt Cynosure. Songbird i inni ciągle odnoszą się do Cynosure jako bunkra pod Dogtown, bo hej, zwykły bunkier to nic takiego, ale zaawansowane technologicznie podziemne laboratorium służące do wykorzystywania nieograniczonej mocy Black
Dark Walla i dzikich SE brzmi już o wiele poważniej. A poza tym projekt dalej miał być trzymany w tajemnicy. I był, aż do momentu, gdy Songbird straciła nad sobą kontrolę i udała się do wnętrza Sinosure i gdzie później V uciekał przed Cerberusem, a finalnie i wyciągał Netrunnerkę z tamtejszego rdzenia. Pytanie jest jednak następujące. Dlaczego Somi udała się właśnie do rdzenia laboratorium? Dlaczego sama z siebie się tam podpięła i dlaczego tak w ogóle w samym rdzeniu było miejsce dla Netrunnera, a myśląc o tym głębiej, dlaczego było tam specjalnie zaprojektowane miejsce gotowe do podpięcia się Songbird? W Cyberpunku nie widzimy zbyt wiele postaci tak potężnie nawszczepianych jak właśnie Somi, a jednak jej wszczepy i okablowanie rdzenia idealnie do siebie pasują. Najprawdopodobniej właśnie Songbird była głównym mózgiem wszystkich operacji w zreaktywowanym Sinosure. Cały czas mówi się tylko, o, Myers ją wykorzystywała i kazała jej hakować Blackwell. Jest to prawda, ale raczej nigdy nie zastanawialiśmy się, jak to wygląda w praktyce. A jeśli połączymy wszystkie wątki, to okazuje się, że Myers nie chciała wypuścić Songbird ze swoich rąk z jednego prostego powodu, bo była jej jedyną przepustką za Blackwell i jedyną szansą na reaktywację Sinosure i być może wreszcie doprowadzenie projektu do końca. Albo rdzeń został zaprojektowany tak, aby Songbird mogła się do niego podłączyć, albo to wszczepy Netrunnerki zostały zaprojektowane tak, aby mogła się ona podłączyć pod istniejący już rdzeń. Myers w zasadzie odebrała dziewczynie całe jej człowieczeństwo w imię potęgi i przewagi nad Arasaką, czego zapewne skrycie pragnęła. Nie obchodziło ją to, co inni muszą poświęcić. Dla niej liczyło się tylko to, co może na tym zyskać. Niestety, ale Songbird jest jedną z najbardziej tragicznych postaci w historii gier. Najpierw straciła dom i przyjaciół, następnie resztki swojego człowieczeństwa, a finalnie kompletnie straciła kontrolę nad swoim umysłem i koniec końców straciła również swoją wolność. Wolność, o którą tak zaciekle walczyła przez całe widmo wolności i nie cofnęła się totalnie przed niczym. Ale czy możemy się jej dziwić? Czy ktokolwiek z nas na jej miejscu postąpiłby inaczej? Możemy tylko gdybać i najwięcej, co możemy dla niej zrobić, to wysłać ją do czarnej kliniki na Księżycu, gdzie wreszcie pomogą jej odzyskać to, co straciła przez projekt Sinosure, który miejmy nadzieję, że nigdy nie ujrzy światła dziennego. Choć oficjalna premiera Sinosure na rynku i jego kompletna katastrofa z załamaniem sieci i buntem wydostających się rdzenia dzikich SE byłoby genialnym settingiem na nadchodzący Cyberpunk Orion. Dzięki za oglądanie, widzowie, dajcie suba, jeśli film wam się spodobał, a ja już dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!